Poza tym krój w ogóle, to albo całą nazwę angielską czytamy, albo tworzymy jakąś polską nazwę. Indyk trzew. Dokładnie, no tak. No tak, no nie bardzo, no. No nie bardzo, no. Nie bardzo. Gdzie tutaj są nasi gracze? Nie ma lorda naszego Jima, czy masz A. tego w sobie? No właśnie, gdzie jest Jim Lord? Ja się pytam. Znowu ktoś nie przypilnował. Jim Lord przecież w diamencie, to on, chyba nie wiedziałem, że on tyranem teraz gra. Randomem. Ale miałem wrażenie, że on wyżej jest. Coś nie tutaj. To ja już ludzi mieszam. Okej, okay. Małe zamieszanie oczywiście. Jak zawsze, co to byłoby za stream bez zamieszania? Zawsze dokładnie. Mnie nie było słychać. Okej. Okay. Will do relock, chyba tak. No, zrozumieli. Nasz polski indyk. No dobra, to będzie Okej. indyk crew. Taki miszmasz językowy na No nocy. taki miszmasz, tak. Niech im będzie, no jak już tak chcą. No dobra, to póki Czad czek. wymaga. Tak jest, czat wymaga. To póki czekamy na. Aha, jeszcze jest Game Hard, jest na naszego gladiatora. Przedstawmy jeszcze statystykę mapy. Pierwszej będzie to Cyber Forest. TVZ 45,3%, więc mamy mniejsze szanse według statystyk map. No, ale zobaczymy. Akurat Cyber Forest wydaje się zbalansowana, niemniej jednak dosyć duża ilość ramp oraz blokad, na przykład w postaci skałek, pozwala Terranowi na wykonanie kilku pushów, na których na bardziej otwartych mapach byłyby niemożliwe, więc mimo że jest dosyć zbalansowana, to otwiera to jakby pole do popisu dla Terrana w wielu opcjach. No zobaczymy, czy Lord Jim będzie w stanie wykorzystać taką pozycję. Pewnie, dobra, zobaczmy co on. Czy już jest, czy nie ma. No i dobrze mi się wydawało, że kiedyś przez Lord Jim grał Zergiem i był masterem. Tak, grałem na niego nawet. Tak, on był zergiem, tylko że na potrzeby Clan War'a musiał się przebranżowić. A, no to wiele wyjaśnia. No dobrze, no dobrze, właśnie coś mi się tak nie zgadzało. Zergiem nie może, no właśnie. No właśnie. Tak w woli przypomnienia, bo na ostatnim streamie się nie udało. Danski CK zdonatował 10 zł, Pucek 50 i 30 w ostatnim. Tak. Bogactwo. Bogactwo. A nie 20 ostatnio, Pucek, sorry. Wysłałem również komendy na Twitchu, jakby ktoś chciał wiedzieć, gdzie mam, jakie konto mam na Twitterze, na Facebooku i tak dalej. Ok. Zapraszamy, super. Ale nadal go nie ma. Już jest, chodzi do lobby. Ja wiem, że wchodzi do lobby, bo go zaprosiłem, ale nadal go nie ma w Alfie 5348. Już jest w lobby, ale co za różnica w sumie, czy jest na kanale? Nie wiem, jakie są zasady, wiesz. Nie musi być na kanale, tak długo jak jest w grze wystarczy. No i super. Ok, Faz, zgłaszaj swoją gotowość. Faz napisał, że jest ready, czyli tylko Jim tak naprawdę.
napisać. Okej. Wszyscy ready. Wszyscy ready. No to lecimy z pierwszą mapką. Witam u Saksa. Jak będzie przedstawiać graczy, żeby się nie powieszać. Pewnie ty swojego, ja swojego, nie? Ja pierwszego, którego pokażę mapa, wiesz? Dobra, a potem daję ci drugiego, żeby... A ja się dostosuję. Dobra. Dokładnie. Tam, 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 tam. Powoli wkraczamy do rozgrywki. Idziemy, idziemy. Się ładuje. Półnutko. Oczywiście StarCraft jakby był zoptymalizowany, to nie może się stać. Okej, okay, tak więc w prawym dolnym logu grający dla Alpha X niebieski Zerg Fas. A w lewym górnym rogu czerwony Terran grający dla klanu Indyk Jimlord. Czyli mówisz, że ty swoich klanowiczów znasz. Swoich klanowiczów znam, natomiast to powiedz... jeszcze nie widziałem. No właśnie, no. Faz jest nowym nabytkiem, więc jeszcze nie widziałem, jak gra. Faz dołączył dopiero miesiąc temu, wcześniej był menadżerem już niesławnego Wolfspacku. Mm-hmm. Więc doszedł do nas stosunkowo niedawno, został jednym z menadżerów i zajmuje się teraz organizacją tych wszystkich CW. Natomiast jak on gra, jeszcze jego stylu nie znam. Będę w stanie więcej powiedzieć na temat nieco innych zawodników, natomiast na jego wszystko się okaże. Natomiast no wygrażą mi się, że będzie daje mi 30-minutową grę do testowania. Więc zobaczymy. No zobaczymy, co Jimlord w takim razie ma do powiedzenia. No ale póki co widzę, że Faz spełnia swoje obietnice, bo zaczęło od haczy. Tak, hacz, gaz. I teraz będzie spawning pool oczywiście. No, czyli standardowe otwarcie, makro. Z obu stron, nie ma żadnego gas firsta również ze strony Jimlorda, więc wszystko wygląda jak najbardziej standardowo, bez żadnych czystych, niesamowitych agresji. O! Okej. Okay. Jest dosyć normalne. Creeper ekspansja. Okej. Okay. Wszystko w należytym porządku. Najpierw były dwa workery w gazie, teraz zachodzi trzeci przy pełnej saturacji mineral line'a. Najprawdopodobniej po zrobieniu speeda wycofa dwa workery, czyli będzie się dalej bardziej ekonomiczne wydobycie. Ewentualnie do przejścia jakieś bane'y. Jeśli wycofa workery, to raczej bane'y będą później, ponieważ po prostu nie będzie gazu na nie. No, to tak. A jakby zostawił dwa? Jest to możliwe, aczkolwiek raczej rzadko się coś takiego chyba gra. No zobaczymy, teraz dochodzi do setki, jest speed, ale... Nie mamy wycofania. O, dopiero teraz. Teraz pierwszy idzie, a drugi... Drugi zostaje. Może być tak wycofany. O, dobra, teraz jest wycofany. Tak. Czy jeszcze chciał trochę zebrać gazu i zostawił jednego. Tak. No. A ze strony Lord Jim mamy 2-1-1. Dokładnie, Reaper obity. Tak, 2-1-1, dostawiona rafineria. Czyli będzie celował w timing, bo jeden z bardziej standardowych, znaczy może nie tyle standardowych, obecnie z mety dosyć wypadło zagranie z uwagi na to, że Zergowie raczej ogarnęli, jak to kontrolować dosyć łatwo, a potem jest problem ze zrobieniem ferda, ze zrobieniem jakiegokolwiek follow-upu do tego. Dokładnie, no tu ładne jakieś opóźnienie haczerki, zawsze na propsie. Ale już postawiona, więc wszystko zostało zażegnane. Nie było żadnych strat. Nie, nie było. Nic nie było stracone, niestety. W dalszym ciągu jeden worker na gazie. No, Faz jeszcze nie wie. Faz jeszcze nic nie wie, ale dopiero teraz będzie Overlord, który to wyskautuje. Zobaczymy, jaka będzie jego reakcja na to. Zerk, żeby to wybronić, musi uciąć trochę dron. Potrzebuje więcej ilości płynów i więcej ilości lingu. Wtedy jest w stanie dosyć prosto wybronić. Trochę się dziwię Jimlordowi, czemu nie wysłał tych marinów trochę, żeby zniszczyć tego Overlorda, jednego lub drugiego. Biorąc pod uwagę, że nie robi walla w naturalu, dopiero teraz zaczyna, podejrzewam, że po prostu odbawiał się jakiegoś flotu pusha. Lingu, który mógł wyskoczyć. Nawet kilku skautujących.
plany. No wiadomo. No więc już Faz wie, co będzie grane. Zobaczymy na jego reakcję. Bailing jest postawiony. Dodatkowe queeny w drodze, czyli wszystko na swoim miejscu. Ale ma lekkiego supply bloka, przez to, że stracił tego overlorda i nie miał kolejnego przygotowanego. Obecnie jest na supply bloku, czyli no, jednostki, które powinny być, będą dość opóźnione. Jest teraz trzeci queen jest opóźniony. No, zrobię teraz jakiegoś chyba extractor tricka, bo to żeby ten queen się zaczął robić. No, są one bardzo potrzebne w tym momencie. Natomiast będzie to 2-on-1. Aha, dobra, nieważne. Nie, bo zapomniałem, jak ten build dokładnie leciał, bo wydawało mi się, że tam eBay jeszcze miał być w tym buildzie, ale się pomyliłem. Dwa eBay lecą jako follow przed trzecim CC. A twoja rasa to jaka jest? Terran. Terran, no właśnie tak widzę, że coś dużo wiesz o Terranie. No Terran 5 około 5 tysięcy MMR, no ostatnie spoko, ale nieważne. No tak, mamy Lair w drodze. Dwa Evo. Będą już pierwsze bejningi się pojawiają. Oczywiście speeda one nie będzie, ponieważ Lair musi się najpierw skończyć. Okej, zobaczmy, co ten drop zrobi. Cztery królowe. No, linków jeszcze nie ma dużo. Linków jeszcze nie ma dużo, więc są w stanie cokolwiek zrobić. Tylko No, już się wykluły. Już się wykluły, więc. Okej, w tym momencie tak. Zabiję kilka linków. I ucieknie. O, może bejny rozsadzą. Dobrze. Jak najbardziej uciekł. Ciekawe mi rozstawienie overlordów Faza. Czy to tak specjalnie od dołu? Tak, to jest specjalnie z uwagi na to, żeby chronić się, żeby widzieć się przede wszystkim przejścia, ale także czy Lord Jim nie próbuje wykonać jakiegoś dropa do maina. Więc to po prostu pozwala mu zobaczyć wizję. Oczywiście dla się człowieku nie jest to wizja idealna, ponieważ się poszedł kątem wrogu, nie? Radę. Tak, ale ma jednego overlorda na pozycji trzeciej bazy Jima, więc jeśli by wysłał, teoretycznie jest w stanie go zobaczyć. I zobaczymy kolejny wjazd Marinów. Dwie królowe padły. No. Za darmo. Znaczy może nie za darmo, za kilka Marinów. Natomiast za dwie queeny, parę Marinów, no jest to dosyć dobry trade. Tak, opłacalne. Myślałem już, że ten Medivac padnie, bo jest trochę na low HP. Podejrzewam, że gdyby Faz przetargetował, dałby radę, natomiast nie patrzył, co się dzieje. No i leci follow-up drop, kolejne dwa medivaki, lecą tym razem od dołu, ale lecą, powinny zostać zobaczone chyba. A może nawet nie, one chyba przelecą przez dosyć ślepy punkt. Tak. Dokładnie. Ale ten medivak na górze został wyczyszczony, teraz się cofnie, ale sam medivak nie zginie. No nie zostało zauważone. Więc zobaczymy, ten drop powinien dużo zrobić. Szczególnie, że nie ma tu creepu, więc zerch się dość późno. O! Jednak się o nim nie dowie, bo jednak zawraca. No to poleciało chyba jakieś F2, mam wrażenie, tak. Tak. Zobaczymy. Czołg stracony za darmo, no tak. No może nawet, może nie, stracono ostatni link, Hero link. Drop też nic nie robi za bardzo. No Mariny te linki troszkę nawet zrobiły. Tak, zobaczmy. Zdecydowanie był tego warty. Kontrast to niestety zauważona. Zobaczymy, co ale będzie. Dobra pozycja. Tak. Linki biegają jeden po jednym. Wszystkie giną, teraz queen jeszcze zginie. No tutaj bardzo faza. No tylko uratować jeszcze przed bainami. A ten drop i tak zadał już bardzo dużo straty. Tak, dokładnie, plus 4 drony, więc odrobił straty. A teraz powinien się wycofać. Czym prędzej. Ale ten medivac chyba zginie. No chyba będzie miał szczęście. Chyba będzie szczęście. Tak. O, jeszcze drugi queen. No i zginął. No i zostały tylko 4 mariny w tym. No, 4 mariny z medivakiem nic nie zrobią, bo linki przyszły. Ale mógł trochę targetować drony, jakby chciał. Z 3 by spadły na pewno. I tymczasem raczej wszystko się w miarę stabilizuje. 2-2 dla obu graczy. Zresztą nawet nie dla obu graczy, 2-2 dla Jima. Natomiast Faz robi tylko plus 2, damele. Nie robi plus 2 na armor, co? No jeśli wszystko dobrze dla Jima pójdzie, to Faz może mieć duży problem z wybronieniem tego. No, zostawiany jest Spire, Ultra, Cavern. Wszystko naraz tak naprawdę. Hydry, Ultry, Smuty. Tak. Ewidentnie próbuje zabezpieczyć sobie jakby to podejście pod late game.
Natomiast biorąc pod uwagę brak upgrade'ów, jeśli Jim da radę zebrać jakąś poważniejszą armię z tymi z tym 2-2, podejrzewam, że to będzie jednak zbyt greedy dla fazy. I nie uda mu się żadnych sensownych jednostek wypuścić. Też mi się tak wydaje. No mam ulepszenie, ulepszenie pancerz, tak? I do ataków mele, tak? Armor dopiero teraz został rozpoczęty. Podejrzewam, że chodziło o brak gazu. Podejrzewam, że chodziło o brak gazu, bo jednak się zapolątał troszkę. No, troszkę dużo chciał i na nic teraz nie ma gazu zbytnio. Dokładnie. Jakby Lord Jim to wyskautował, to by mógł zaatakować tak naprawdę i wygrać tą grę. Technicznie tak, ale takie wyjście przez 2-2 jest dosyć ryzykowne, więc podejrzewam, że chce po prostu zebrać sensowniejszą armię i wtedy iść z normalnym puszem. Bardziej mnie zastanawia, co robi ta planetarka przeciwbajka. Bo to nie jest normalne. Nie, to jest obrona trzeciej bazy przez planetarkę i wall. Nie jest to normalne. Jest to ciekawe podejście do tematu obrony, muszę przyznać. Tak jest. Mamy już iglice, tak? Blood Lordy się pojawią niedługo. Jezus, wszystko naraz. Wszystko naraz. No, wszystko naraz albo nic tak naprawdę. No tak. No, ta armia Jima mogłaby być większa. Mogłaby być większa. Jest ona, wygląda ona sensownie. Technicznie rzecz biorąc ma wszystko, co potrzebuje, żeby pozbyć się tej armii. No ale jest jednak, no, mała. Jest mała. Na szczęście Bane'y, no teraz są morfowane tak naprawdę. Wszystko zależy teraz od tej walki, od połączeń bindingu. No dobre splity dla Jima, to powinno, no to zostaną same hydraliski, nie są w stanie tego wybronić. W międzyczasie na południu baza pada od double dropa. Dokładnie. No więc póki co idzie dobrze dla Jima. Tak, bios nie jest już wiele, ale połączone z tymi ligatorami powinny... O Jezu, dobra, nie bardzo. No tak, to już bio nie mamy. Tak, no gdyby nie te połączenia Bane'ów, to ten pusz jeszcze mógłby dosyć dużo zrobić, między innymi, żeby wyczyścić te Bloodlordy, które się teraz morfują, natomiast... No właśnie, teraz jak się pojawiły Bloodlordy i te hydry zostały, no to tak będzie ciężko teraz dla Jima. No jeszcze będzie problem harasu w tym momencie. To jest dosyć dobre, biorąc pod uwagę po takiej walce, Zerg chce się jedynie szybko remaksować, a Jim też potrzebuje trochę czasu, żeby odsapnąć i nie chce zginąć na jakąś możliwą kontrę. Więc taki haras tankujący APM-y Zerga jest dosyć dobrą decyzją. Jak najbardziej, teraz jeszcze 3-3 się kończy, znaczy w połowie pancerz i kończy się upgrade do damage'u. No niepotrzebny ten tank. Tak mógłby nie ginąć, to jest słaby zawsze. Natomiast zdarza się. 3-3, biorąc pod uwagę, że Faz nawet nie zaczął swojego 3-3, to jeśli w tym momencie Jim tak naprawdę ma swoją czwartą bazę, ekonomia Zerga wcale nie jest jakaś niesamowita. Nie, jest porównywalna, w sumie to głównie to Zerglingi jest, armia, jest parę hyder. Jim tak naprawdę musi w tym momencie tylko czekać. On nie musi za dużo robić, musi tylko czekać, wymaksować się i myślę, że spokojnie jest w stanie zaatakować tą armię. I wygrać, tak naprawdę. Jak najbardziej. Według tego mamy 37 marinów, teraz 7 maruderów, 4 czołgi na 13 lingów, 26 hyder, więc to powinno być spokojnie obronione. Znaczy planetarka. Tak, no myślę, że tutaj Faz nic nie zrobi, będzie musiał uciec. No tak, tutaj będzie Siege, ale razem z tymi dwa tory. Wiaduję, że tory są ok. Są lepsze jednostki, no ale niech tak będzie. Dokładnie. Co prawda tylko, nie no, 6 medivaków. 6 medivaków na ten etap gry jest wystarczająco. Myślę, że powinny się pojawić jakieś wikingi na te bloodrozdy. Biorąc pod uwagę, że chociaż jakby było ich więcej, teraz będzie 5, no myślę, że jakieś mogłyby być dodane. Generalnie najlepszą kontrolą na bloodrozdy są ghosty. I teoretycznie powinny się one pojawić, natomiast nie ma ich. Więc no, wikingi są lepsze niż nic, to na pewno. No to na pewno. No zobaczmy teraz, o, mamy atak na piątą bazę, czwartą bazę Zerga. Wyczyści praktycznie mineral, line zabije jeszcze spora. Ta baza raczej nie padnie, ale wymusi zmianę w tym momencie, no, to był jakiś dziwny połk. Podejrzewam, że po prostu się jednostki gdzieś zapątały bardziej niż rzeczywisty atak. No teraz Jim powinien zabić te bloodrozdy, tak, o właśnie. O, złapał jeszcze wszystkie. Znaczy nie,
No teraz Bejliny, no powiedzmy. No jakby było ich więcej, to ta Arka Terrana mogłaby się troszkę rozpuścić. Tak, znikłaby. Nie było. A, no jak to wygląda? No, gdyby Fas miał tą armię w jednym miejscu w momencie tego engagementu, on dalej to wyczyścił. Dalej to wyczyścił. Bejny jednak zrobiły robotę. Tak, jeszcze zobaczymy jak te tory są w stanie troszkę przytankować. No ale nie aż tak długo. Natomiast... Choć... O, no nie ma marinów, żeby posprzątać blutorty. Tak. O, jest jeden wiking. Jeden będzie hero wiking. No biorąc pod uwagę, że to nie ma antiera, no, ma jeden koraptor, a ten koraptor jest martwy, powiedzmy szczerze. No tak, no powinien popracować trochę nad splitami, Gymlord. Trochę się za bardzo rzuca na Zerga. No, tak, wydaje mi się, że tutaj nawet nie tyle splity, co bardziej sama pozycja tej armii, bo one weszły w takim dziwnym łuku przez tą rampę i się trochę nadziały na te bendingi. Bo wcześniej przy poprzednim engagementie, jak atakował, no to też to wyglądało całkiem sensownie. Mm-hmm. No zobaczymy. No mamy inwestory w drodze. Natomiast teraz nie ma bindingów. Teraz nie ma bindingów, bo cały gaz, nawet nie cały gaz, to jest dalej 1000 gazu. Oho, mam lag jakiś. No właśnie, kto laguje? Xenodactyl. Xenodactyl, uff. Emil, dokładnie. Emil. Dobra, Xeno wrócił, Xeno zawodnik protoski. Już myślałem, że to ja, nie? Tak, ale zawsze tak jest. To jest, kto będzie lagował. Tak. Tak. Dobra. W tym momencie nie ma bendingu. No już zaraz będą. Zdążą się wykluć. To jest nie da sobie jakoś specjalnie dużo. Zobaczymy, czy będzie target fire na bendingach. O, nawet nie będzie żadnego target fire'u. No, teraz musi być. No, parę się połączyło dobrze. Wszystko się rozbiło na torach tak naprawdę, na torach tak naprawdę, więc zrobił co miał zrobić. No dobra, ale przychodzi armia Terrana, więc... No tak, posiłki doszły. Zobaczymy ile jest fungali. Czy są jakieś fungali, czy wszystkie infestory umarły? Nie, jest jeden, nie ma energii. Nie ma energii. No, mógłby się wycofać tymi marinami, w sumie te Bloodlordy wyczyścić najpierw. Bloodlordy padają powolutku, to jest pozytywne. Znaczy tanki zostały rozstage'owane, żeby sprawdzić, że mecz nie zabijał. Natomiast w momencie, jak te Bloodlordy zniknie, tutaj zniknie ostatnia, wydaje mi się, nadzieja, faza na zwycięstwo. No, no dokładnie, GG. Mamy GG. Dobrze, ładne GG. Czas edytować. Przejdźmy do statystyk meczu. No okej, okay. Kolejna mapa będzie Turbo Cruise. Będzie grał Dejnek przeciwko Xenodactyl, który właśnie lagował. Tak, Xenodactyl. W ogóle... Czemu? On jest też co-casterem albo casterem? Tak. A, okej. Okay. Tak, tam kastuje, a potem gra mecz, potem wróci na casta. Nie, ja też tak robię czasami, tylko właśnie zastanawiałem się, czemu był w grze. Kastował. No dobra. Okej, okay, teraz Dejnek będzie z Masterem, Master grał. Aktualnie 4400 MMR-a. Przeciwko Xenodactyl, który ma 3400? Tak. Okej. Okay. No teraz jeszcze nie powiem, ponieważ mimo wszystko gra się jeszcze nie rozpoczęła, więc nie będę tutaj spoilować. Aczkolwiek gra może być szybka. Interesująca. No dobrze, dobrze. To przejdźmy do statystyk mapy. Turbo Cruise, jeśli chodzi o TVP, czy tam PVT, jest 43% dla Protossa, czyli teoretycznie faworyzuje Terrana. No, sam nie wiem, nie gram na tej mapie w ogóle, niestety.
Tak, ja Raczej. też ją zlokowałem od razu. Tak, jestem bardzo konserwatywnym graczem, więc wszelkie jakieś dziwne wymysły pokroju slowfieldów i tak dalej są. Raczej odpuszczę. No, dokładnie. No dobra, co się dzieje z Nejakiem? Widzę, że również jak ja walisz w klawiaturę dość mocno. Trzeba, trzeba jednak. Klawiatura mechaniczna plus zawsze wieczny spam. I tak to się kończy. Dokładnie. Zawodnik jeszcze się nie pojawia? No jeszcze się nie pojawia, ma jakieś problemy, nie odpisuje w ogóle. Okej, okay, odpisał. Odpisał, no to lecimy. Okej, okay, reloga robi. Mają z naszej drużyny jakiś problem z dołączeniem do tej gry. Wszystko przeciwko wam. Wszystko przeciwko nam, dokładnie. Ustawione, to jest wszystko ustawione. Ustawione, a póki co wygrywamy. Co też jest zaskoczeniem w ostatnich czasach. O, udało się. No to teraz trzeba mnie zamienić tylko, bo no raczej nie będę grał. No raczej nie. Raczej. Nie. Nie tym razem. Nie tym razem, nie tym razem. Dobrze. Więc czeka nas TVP. Ciekawy matchup. Zdecydowanie interesujący i będzie jeszcze bardziej zaraz, który teraz proponuje Blizzard. Się niego nie mogę doczekać po prostu. Oj, weź mnie nawet nie denerwuj. Czyli byłby Protossem? Tak, jestem Protossem. Tylko nie wiem, wiesz, nie wiem o czym oni myślą w ogóle. Zobaczymy. Mi się bardzo podoba, mi się. Dla tak, mnie ten patch ale... jest najlepszy patch w przeciągu ostatnich kilku lat. Ale zamiast polepszyć Terana, to oni nerfią Protossa, który ma problem z Zergiem. A Zerg też potrzebuje swoich nerfów. No ale cóż. Zobaczymy, może coś z tego wyniknie. Dokładnie. Zobaczymy. Nie to, że będzie uninstall StarCrafta. Oj no. Raz na jakiś czas się przydaje uninstall. Czemu nie? No tak, raz na jakiś czas tak. No dobrze, przechodzimy w każdym razie do meczu. W prawym górnym rogu grający dla Alpha X Xenodactyl, żółty Protoss.
W lewym dornym rogu znów czerwony Terran, tym razem w dalszym ciągu granicy dla Niku Indyk, Dejnek. No dobrze, to tak jak mówiłem, będzie, podejrzewam, że będzie to interesująca gra. Owszem, już leci piwa. Xenodactyl jest członkiem community Canon Rusherów. Tak, no więc... właśnie widzę, że zablokował swój gaz. Tak, zablokował swój gaz, podejrzewam, że nigdy nie będzie miał nawet pomysłu, żeby go wziąć. Jest wielkim fanem ludzi pokroju Printf-a i całego tego pałataństwa. Uff, no dobra, to zobaczmy, jak to wyjdzie naszemu Terradowi. Tak, tak, życzę mu szczęścia. No to jest, no zobaczymy, zobaczymy. Już tu proba wchodzi. Widzi Raksy. No proba, już powinien się w tym momencie za... O co? Co? Dejnek się okay. Lag. Ja myślałem, że Dejnek się musi zastanowić. Jasne, jasne. Co tu zrobić, nie? Co tu zrobić? Co ta próba tu robi, ale to chyba nie powinno w tym momencie. To jest tak zwana taktyczna pauza. Tak, tak, tak. Dokładnie. Chyba nie ma co analizować, bo tutaj pewnie pylon zostanie rzucony w trzech miejscach, żeby zablokować dojście. No, zobaczymy, co tu wyniknie. To za minerałami, nie? Postawi, tak? Tak, 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 tak. O, co to było? Coś? Ja myślę, że Dejnek już zobaczył te kanony w myślach i... I już wie, że musi uciekać, tak, z gry. Już ma dość. Już ma dość w tym momencie. Już jakiegoś rosyjskiego bota wrzucił, nie? Żeby go wywaliło. Mhm. Że niby przez prostu... przypadek. No, a to po prostu kabel z routera poszedł. No, dokładnie. Teraz się przygotuje do następnej rozgrywki, będzie wiedział, że to Canon Rush. Tak. No i kto ma teraz zacząć? Go, go, okej. Okay. Sami się zaczynają, to dobrze. Sami się zaczynają. No dobra, już SCV goni. O, leci pylon. Zobaczymy reakcję. Drugi pylon. No. Zero reakcji, no to jest za mało. No, ojej. Za mało, ojej. I się udało. Tak. No teraz blokada rampy, blokada rampy. Gdzie jest blokada rampy? Tutaj wejdzie teraz kanon za chwilę. Nawet nie, rampa nie musi tutaj być zablokowana, nawet nie może być zablokowana przez te unbuildable plates, natomiast, o właśnie. No i mamy kanona. Postawienie kanona i wypchnięcie proby, za tym leci. No, ale to jest, no. Teraz dosyć popsuł, wydaje mi się. Ale i tak to nic nie da, wiesz, kanon się ukończy raczej. Tak, bo muszą być cztery SCV-ki, żeby zabić. I to od początku, kanona. Nie? Tak, tak, tak. A nie od końca. Tak, to jest no, za mało. Teraz... I teraz te cztery jest. Tak, zostaną stracone. Tak, to dlaczego mi to robisz? Blizzard coś też robi. A niestety to nie jest protos, żeby sobie Ricola walnął. No niestety. No ja wiedziałem, że tak to będzie wyglądać. No kto... Ja bym pomóc Dejnekowi, ale nie można. No dawaj, naprawiaj tego. Dobrze. To jest w sumie... za mało i w tym momencie już jest w zasięgu. SCV-ki są w zasięgu. Kanony mają o jeden więcej zasięgu niż Marine w bunkrze, tak więc przy dobrym placemencie Marine nawet nie powinien być w stanie zaatakować kanona. Nie wiem, dlaczego Xenon nie targetuje SCV-ek. W co w ogóle? No właśnie, też się dziwię, czemu nie targetuje, skoro mógłby to... O, dobra, zaczął. Jednym kanonem. No, który zostanie zniszczony. Tak, no dosyć dziwne to było. No dosyć dziwne, tak. Teraz no. Ten Reaper. Drugi kanon padnie. No coś, o, no myślę, że się nie uda ten push. No chyba... Coś się popsuło tutaj, mam wrażenie. Tak. No mamy, no nie mamy jeszcze, no nie, tu obrona w sumie powiedziałbym. W dalszym ciągu zginęło trochę workerów, natomiast biorąc pod uwagę sam... Problem jest taki. Dejnek nie ma ani faktorki, ma mało gaz, znaczy gaz ma, ale nie ma nawet orbitala, więc w dalszym ciągu to zadało do Major, a już jest Cybercore od strony Protossa, więc... Teoretycznie tak, ale tu jest duża strata też minerałów na to wszystko, nie? Poszła. Oczywiście. Tylko, że właśnie teraz wszystko będzie zależeć od tego, jaki będzie follow-up ze strony Dejneka. Tak. No mamy fabrykę. Za długo czekał, no to jeszcze będzie coś problematyczne. A ten kanon tutaj, nie wiem, co on ma zamiar osiągnąć. Natomiast będzie pewnie próbował blokować zejście z tej rampy, żeby dodatkowo opóźnić, wymusić starport. Albo chociaż tankę, żeby to oczyścić. Dokładnie. Dobra, muszę cię podgłośnić, bo oczywiście zaczynają krzyczeć na mnie.
Więc będziesz mi teraz huczał przez mikrofon. Oj. Dobra, mamy Stargate ze strony Protossa. Proxy Stargate w sumie. Czyli co, teraz przechodzimy w Voidy? Tak. Teraz będzie... Nie, to... Besty. Jezu, nie, co ja oglądam w ogóle. Grywam na to czasem i to jest bardzo irytujące. No tutaj nie zrobię nic z tymi marinami. Musiałbym mieć tanka. Nie ma takiej opcji. Idzie mina z jakiegoś powodu. Jest to dosyć ciekawe. No dobra, ale jest starport. Może jakiś wiking. Teraz będzie jeden void. Teraz będzie jeden void. A, te przejście... No, marinów to strata trzech. Tak, ale już jest reakcja z postaci kanona w bazie Protossa. Dokładnie. Tak, akurat nie było zbyt dobre wyjście. Mógłby, próbować się bronić dalej. Xeno, co to jeszcze? Generalnie prawidłową reakcją na to, co gra Xeno, jest postawienie drugiego starporta i granie podwójnych wikingów. I jeden, dwa tanki do bicia shield battery razem z kanonami. Natomiast w tym momencie nawet się na to nie zapowiada. Jeszcze jest supply block dodatkowo, wygląda to kiepsko. Tutaj leci jakiś dziwny bunkier ze strony Dejneka. No jest to dosyć dobre, jeśli ten bunkier dałby radę się skończyć. No ale to... nie, bo propki powinny same dać sobie radę z marinami, więc... I w tym międzyczasie SFOK i tak została wystajpowana, więc nieważne. No to jest tylko to, że musiał wypulować te proby, nie? Czyli strata wydobycia. Ten Marin, gdyby trochę nim pomikrował. No ale... No i też nie ma anulowania bunkra. Pierwszy gateway w tej grze się dopiero teraz pojawia. Tak, brakuje mi jakiegoś większego zdecydowania ze strony Protossa, bo mimo wszystko widać, co on planuje iść, ale tak się do tego bardzo powoli zabiera. Ewidentnie brakuje mu jeszcze mechaniki, żeby to poprawnie wykonać. Okej, mamy Fleet Beacon. Tak, będą te best, tak jak mówiłem. To się wszystko już. To powinien, żeby to skontrować jak należy. Te rety to będzie, to jest martwe. No to jest. To minerały, jest bezużyteczne, to jest bezużyteczne, to zaraz zginie. To potrzebny jest drugi gaz i drugi starport. Bo tak to Tempest i tak rozwali te turety. Tak. Generalnie zasada jest taka, że robisz tyle wikingu, żeby były w stanie one-shotować Tempesta, jeśli on podleci. Żeby nie mógł zostać wyhealowany przez 8 baterii. Aktualnie? Od 8 do 10, nie pamiętam dokładnie. Nie pamiętam teraz dokładnie. Natomiast ja ich tam klepię. Ile fabryka dała? No wiadomo. No, pierwszy Tempest w drodze, adeptki. W sumie mógłby Xenodactyl jeszcze bazę postawić, czemu nie? No stać go. A tu leci drop, w międzyczasie, O, dwie miny i Marin. No to może zabić Protossa. Mogłoby, ale jest kanon. Jest shield baterii i jest dostępny recall. No jest dostępny recall, ale... Te dwa voidy są w stanie zostać zrecallowane i wyczyścić całą... No, zobaczymy, na co się zdecyduje. O, znowu lag. Na laga. Dobra, teraz kto? Oj, Dejnek, no nieładnie. Dejnek ma dość ewidentnie. O Jezu, jeszcze Dejnek w tym momencie traci. Słuchajcie, jakaś prośba o pauzę. Ale to co, to niech pauzuje. Właśnie tak. Ale coś tak, okej. Dobra. Chyba czekał, podejrzewam, że Xeno czekał na pozwolenie ze strony przeciwnika. Aha. Xeno dla naszego gra. Tak. To... Ale teraz widzi dropa. Teraz widzi dropa, tak. Dumny, że zazwajki. Okej, nie przejmuję się tą stratą. To nie specjalnie się przejmuję, lecimy. Ale wiesz, tutaj teraz... Tutaj lecą jakieś dziwne taktyczne pauzy ze strony obu zawodników. Dokładnie tak. No dobra, ale... Musi być recall. To jest tak naprawdę... Teraz powinien się bawić tymi minami. No nie powinien wystrzelać w jedną, nie? Za 4 sekundy będzie wystarczająco energii. 3... 2, nawet nie, to trzeba 5 dodać. No dobra. Ja gadam głupot. Dobrze. Bohaterskie wojny, nasze powiedzmy, że
Tak, no tutaj bohaterski, ale teraz z drugiej strony tam nie, są dwa kanony, to w sumie ma wystarczyć. Czemu próbujesz zdefuzować minę, która już jest zdefuzowana? Nie rozumiem, co się dzieje. Nieważne. No ta mina niewiele osiągnie, natomiast no, mining time został wybrany. Czemu nie? No, ale ma 700 minerałów Protoss, więc... No tak, mining time to jednak przede wszystkim jest faktor taki bardziej profesjonalnych rozgrywkach, aniżeli w tych. No tak, no ale w tych przynajmniej Tempesta nie zrobił kolejnego, nie? Tutaj jest tak, na minusie, tak. Bo mógłby go zakolejkować. Okej, okay, mamy czołg. Jest czołg, jest Viking i nie wiem dlaczego leci Command Center. Natomiast Xeno się przygotowuje już do budowy Shield Battery od zupełnie innej strony, od strony, w której nie ma taretów. Zdecydowanie będzie ułatwione. Ciekawe, że Protoss postaje bazę na przelocie Terana, nie? Yes. No, to dosyć duży niepart dla Xeno, powiedzmy. Ale no z drugiej strony przy takiej zagrywce, no teraz jeszcze wleci Wojdy. Tak jest. No zobaczmy, co tu będzie się działo. Jaki reaktor. Tutaj. Przynajmniej Shield Battery się... Właściwie jest tutaj dosyć mało tych Shield Battery. Jak na to gram na laderze, tych Shield Battery tam jest 8. No i są zużyte, nie? Już teraz, przez tego czołga. Tak. Więc nie ma co tutaj już chronić tych Tempestów i Voidów. Więc musi grać bardziej pasywnie w tym momencie. No jak dla mnie to te Mariny i te Wikingi by wystarczyły na to, co ma Protoss. Razem z kanonem 4 Tempesty, zależy od Wikro w tym momencie tak naprawdę, bo biorąc pod uwagę, że tam nie ma żadnego Steamu ani Combat Shielda, mogłoby to zostać wymikrowane, jeśli na przykład Mariny by skupiły ogień na kanonie, albo na Shield Battery, albo na pylonie, czymkolwiek innym, co nie jest jednostką, mogłyby zostać wyciągnięte. No, więc jest to dosyć dalej ryzykowne. Ale wraz z jakimś SCV poolem, 5-10, żeby zajęły tego kanona. Tak. Musiał też się... mikrować tym kanonem, nie? Musiałby, natomiast w dalszym ciągu jest to ryzykowne. No teraz już mamy 5 Tempestów, więc to już jest one shot Wikinga? Raczej tak. Czołg padnie. Problem jest taki, że tych Wikingów jest zdecydowanie za mało w tym momencie. No teraz jest reaktor dostawiony, to podwójna praca nad Wikingami. No ale to już jest trochę późno. Zdecydowanie za późno. To trzeba od samego początku, jak wyskautowania się kanony pod bazą razem z Shield Battery. W tym momencie już taki switch powinien być. No ale ta gra będzie dłuższa niż sądziliśmy. Raczej tak. Dejnek próbuje ekspować do góry, dosyć przytomnie, wiesz, za blisko byłoby przy sobie. Natomiast Xeno zdaje sobie z tego sprawę, jest już próba. Natomiast nie ma za bardzo co zaatakować tej bazy. Jedyne jednostki są na R, a tymi jednostkami nie za bardzo chciałby się ruszać stąd. No nie, Xeno musi pozostać i dalej niszczyć bazę Terana. Tak. Też. Nie może sobie pozwolić na wyjście. Niestety Terran nie posiada jednostki, która jest w stanie uratować całą armię na drugim końcu. Musi. Spokojnie, Protoss też niedługo straci to. musi poczekać. No generalnie co musi zrobić teraz Dejnek? Stawia kanony musi... u góry. Dejnek? A, w sensie Xeno, tak. Dejnek musi przede wszystkim zrobić wystarczająco Wikingów, żeby jednak zabijać Tempesty. To jest jego w tym momencie win condition. Mógłby zrobić Mediwaki, no właśnie w tym momencie je robi. Natomiast wydaje mi się, że to jest jeszcze za wcześnie, że musi fokusować robienie tych Wikingów. No dokładnie, co prawda minerały już mu się kończą powoli. Tak, to jest problem, że Protoss jest w stanie, nawet grając taki dziwny styl, jest w stanie postawić tą bazę, jest w stanie kontynuować produkcję. Terran w końcu mu się ten main skończy. No dokładnie, no ale mamy SCV przesłane, zostały. Teraz chyba stawia wszystko na jedną kartę. Dejnek. Drop jest dobrą decyzją w tym momencie, natomiast nie mam poza te Wikingi za bardzo. No dobra, tylko teraz mamy base trade, tak? Tak. Leci gate. Tu jest charge robiony. To no, tu jest charge. Jest dosyć normalny, powiedzmy, quasi normalny. No i zobaczmy, co tutaj zrobią te miny. O Jezu, wszystko. Zrobiły. Wszystko, co miały zrobić. Okej, i teraz to drugą bazę wyłączy z probek. No tu jest recall, nie? Też.
tak, jest recall, a Dejnek nie ma Steama. To jest dosyć duży problem. Nie, jednak podejrzewam, że Xeno w tym momencie tą bazę po prostu poświęci, bo tu już nie ma za dużo minerałów. No jest recall dronek, znaczy probot. Tak, recall do siebie, postawi tutaj parę pylonów, żeby zasilić to, co zostało. Będzie urpował zeloty, produkował dalej tempesty i w ten sposób będzie chciał wyeliminować terrańskiego gracza z gry. Dokładnie. No w sumie mógłby tego Forza już tam zniszczyć, żeby tych kanonów więcej nie powstało. No, ale podejrzewam, że chcę jak najszybciej wrócić do bazy. Tak, mamy oblężenie bazy, tu jest wszystko niszczone, więc teraz no, mamy no, niewiele Wikingów, nie poradzę sobie z tymi tempestami. Tak, jeszcze za bardzo pewien. No, będzie chciał iść stricte w tą bazę, natomiast właśnie problem będzie te zeloty. Te zeloty będą w stanie przetankować dość dużo damage'a. Mhm, dokładnie. No już jest 6 zelotów, tak, 4 zeloty, 2 dodatkowe w drodze. No tu te Wikingi stracone, zanim doleciały w ogóle. I teraz będzie takie ganianie się trochę w kotka i myszkę. Natomiast no, raczej faworyzuje w tym momencie Protoosa. Protoosa, tak. Jak najbardziej. Przez to, że utracił te wszystkie, no te turety też niepotrzebnie, bo tak naprawdę, no co, powstrzymują, tak? Na ile? 30 sekund na lot? W tym momencie nawet nie, z uwagi, że już istnieją zeloty, to może po prostu tam wbiec i wszystko wyczyścić. No właśnie, dokładnie. Więc mógłby po prostu, no nie wiem, co by mógł zrobić. Teraz już nic nie może, Protoss, dalszy Nexus. Jakby się uparł, to bym mógł dołożyć jeszcze Archony do kompozycji. No, gazu ma, czemu nie? Ale wydaje mi się, że raczej będzie próbował zakończyć tą grę tym, co ma i wydaje mi się, że będzie... Na pewno będzie w stanie to zakończyć. Tak. Zaloty. No, ale zobaczymy. Bo tutaj... Nie, dobra, Dejnek mikruje, dobrze. Xeno Dactyl. Obaj mikrują, jeden marinami, drugi tempestami. Tutaj to SCV raczej wiele nie pomogą na te tempesty. Nie wiem, jak próbują, dzielnie. No niestety, to będzie GG. Wygrana Xeno. Jeszcze coś próbuję, ale chyba jednak nie. Oczywiście ohydna taktyka Protossa. Tak. Tak. No, spodziewałem się czegoś takiego, no co mogę powiedzieć, tak to zazwyczaj wygląda. No z taką różnicą MMR-a to lepiej makro nie grać, nie? A to nie o to chodzi, to Xeno po prostu jest takim zawodnikiem, że tak. No to tak jak mówiłem, Printf, tam wszystkie Grim Reapery, całe to dziwne community. No. Co zrobić, no? Tak, tutaj jakiś sztorm cecekiem. Nie wiem za bardzo tutaj. Dejnek chyba w ramach protestu próbuje zaatakować swojego przeciwnika cecekiem. Recall? Nie wiem za bardzo z jakim. GG. Mamy GG. Długo oczekiwane. Dejnek jest zawodnikiem z Polski czy zagra? Dejnek. A wiesz, że nie mam pojęcia tak naprawdę, ale chyba z zagranicy. Chodź. Czekaj. Nie no. Napisał do mnie po polsku. A, no dobra. No chyba, że się uczy języka po prostu polskiego, nie? Pewnie. Nigdy nic nie wiadomo. No nic. Więc na kolejnej mapie będzie grał Szachu z Indyk Crew. Teranem oczywiście przeciwko z Bobby. Zerkiem na New Repugnacji. Z Bobby. No muszę przyznać, że nie widziałem jeszcze tego zawodnika. Nawet na Discordzie ani nigdzie Alpha X, więc nie jestem pewien, jak on będzie grał. Zobaczymy.
No, zobaczymy, jak to będzie. Okej, to mamy, to mamy. Tak więc jeśli chodzi o kolejną mapę New Repugnancy, to... To będzie TVZ, tak? Teraz, no to 48... 55% dla Terrana. No ale nie można temu wierzyć. Jak ostatnio jest mówiliśmy. To dobra mapa dla Terrana. Jest to dosyć dobra mapa dla Terrana faktycznie. Tak, tak. Dosyć dużo skałek. Wszędzie wszystko blokujące. Więc... No, duży main. Można tak, gdzie się wysadzić. Tak, można się rozbudować, można się bronić, można atakować. Generalnie sympatyczna mapa. Przez pewien czas nie mogę niej przekonać, natomiast potem jak najbardziej. O, w międzyczasie wleciał donate od admina. Dziękuję bardzo za 25 zł na bieżącą działalność klanu. Dziękuję bardzo za wsparcie. Dobra, i tworzymy kolejną gierkę. No ale póki co ten Clan War się ciągnie dość długo. Tak, tak, tak. Ciężkie rozgrywki tu lecą. Dokładnie, zwykle to się kończyło w godzinę. Przynajmniej u nas. To tak, nawet nie wiem, zazwyczaj nie kastuję. Nie mam kontaktu z tą dywizją, też mam, ale nie kastuję nic od nich, więc... Na ty pro czy semi-pro bardziej kastujesz? Byłem, kastuję różnie, natomiast grałem zazwyczaj dla semi-pro, ale potem przebiłem 5-7 i już nie mogłem grać dla pro. No tak. I od czego teraz tak sobie krążę, niby jestem pro, ale tam nic nie gram, bo jestem za słaby. No jednak jak tam są w stanie wystawić zawodników pokroju Arta, Rodzyna, No dokładnie. Indykty i tak dalej, to co ja tam mam szukać? Coś myślę, że czas na Switch raz i po prostu, żebyś się w amatorach jeszcze zmieścił. Tak, tak, myślę, że tak trzeba będzie zrobić. Protosem mam te 4000. Nie, Protosem to nie. Protos zostaje nerfa, nieważne, nie ma po co. A, myślę, że dam radę, nie chcę się z Ergiem grać. A, widzisz. Protos taki lekki, łatwy, przyjemny. Tak, tutaj sobie kliknę bardzo. A, tam kliknę A, nawet chodzi. No. To tak zawsze wygląda łatwo, nie? Jak nie gramy czymś. Oj tam, oj. Trawa zawsze jest bardziej zielona gdzie indziej. Tam, gdzie nas nie ma. Dobrze, powoli przechodzimy do kolejnej gierki. W prawym górnym rogu grającym zielonym Terranem dla drużyny Indyk Crew Szachu. W lewym dolnym rogu grający dla Alpha X niebieski zerk z Bubi. Z Bubi to jakiś Norwek? Bardzo możliwe. Nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy. No te przekreślone O to tak coś sugeruje. Tak. Takie germańskie, północno-germańskie. Tak, północno-germańskie, no dokładnie. Zobaczymy, co tutaj wyniknie z tego. Natomiast no, na razie nie widzę żadnych SCV-ek pędzących po proxy, ani szybkiego pula. Tak. Tak. Raczej będzie normalna haczerka, hatch first. Chociaż... No, coś... Nie ma gazu. Coś tu jest... Coś jest nie tak, nie? Tak, o ile jeszcze SCV-ka można by... Powiedzieć, że leci na scout, tak. To jednak ten brak gazu. O, dopiero teraz. Coś może po opóźniony. Prostu, może po prostu spóźnił. Tak, jest to możliwe. Generalnie żaden build raczej tak nie wygląda. Nie. Zobaczymy. Nie. Zobaczymy. No i ze strony oczywiście Zerga mamy no standardowo tak otwarcie. Makro. Tak. Dwanie. Marin pierwszy.
Marin pierwszy. Pierwszy Marin, czyli na pewno jakby zdolności skautujące Terrana będą ograniczone. Czyli co, szybsza fabryka? No, a to by wychodziło. Natomiast... Albo po prostu chce reperować błąd, który popełnił przez brak gazu. Ale no, to leci drugi Marin, czyli raczej wydaje się to być zaplanowane w jakimś... Teraz będzie polował na Overlordy, co jeśli jest faktycznie dosyć irytujące dla Zerga, bo nie dość, że łapie supply bloka, to jeszcze... Może nawet supply bloka nie złapie, natomiast nie, nie. Zdecydowanie ograniczy się kontroli mapy. Dokładnie, no on ucieknie akurat, jemu się uda. Tak, natomiast będzie opcja podniesienia CCK i w tym momencie ten Overlord zostanie zabity. No dobra, ale dalej nie mamy żadnej fabryki, ani nic ze strony Terrana. Dopiero teraz reaktor, no właśnie nie wiem, co tu się dzieje. Też nie, i teraz fabryka. No trochę wszystko takie opóźnione to wygląda, no ale może to jest część większego planu, o którym nie wiemy. Zobaczymy. To jest jak drugi gaz. W międzyczasie trzecia baza? Gdzie jest trzecia baza jakaś? No będzie próbuje robić, teraz ją postawił. W sumie tyle z rozmaitości. Tak, dokładnie. Okej, okay, widzimy wall. Co to jest za wall? No, Tak. No, ten tego, nie pojmuję tego buildu, po prostu. Jest to interesująca zagrywka. Zdecydowanie. Tak. No. Może boi się Kanon Rusha ze strony Zerga. Jest to możliwe. Naprawdę by to broni od flodów. To jestem tego pewien, to broni go od flodów. Okej, będziemy mieli Heliony z tego co widzę. Gdzie swoją drogą tutaj tych linków trochę jest. No, trochę tak... Ale teraz tak, dronuje. Tak więc... Teraz dronuje, natomiast właśnie przemierzyły połowę mapy. Chyba tak. Jednak zobaczył, że tutaj jest taki wall, to jest linia Marzinota została postawiona, to myślę, że nie będzie próbował to przejść. Dokładnie, no. Pierw fabryka, potem jednostki. Mamy drugą fabrykę, czyli co, będzie mech, tak? Grany. No, na to wygląda. No, dokładnie. No już szybki Overlord wjeżdża do bazy. Zobaczy, no w sumie jeszcze niewiele, zobaczy dopiero drugą fabrykę teraz. Okej, wszystko jest. Dokładnie. No nie widział pierwszej fabryki. To jest, nie? Natomiast czego nie widzi Terran, to że to jest Bending Bust. No tak, w trzech baz, piękny. Tak, i podejrzewam, że ten wall, mimo że piękny, majestatyczny, raczej nie wytrzyma. Nie, szczególnie, że nie ma jednostek. Tak. Jeszcze trzecią fabrykę. Trzeci command center, jej, jak greedy. Nasza linia Marzinota tutaj zostaje niestety wyeliminowana push przez Ardeny. Jakim jest chyba ten kąt tutaj? Tak, no, choć pierw wchodzą zerglingi, no dobra. No, jest. No, dobra, poszło, zobaczymy jak będzie wyglądać mikro, a... Będzie otoczenie? Jest otoczenie na wszystkich jest Helionach. Jest otoczenie, no niestety, słaba. Dalej do maina jeszcze nie może wejść, natomiast no Helion pada jeden, pada drugi, to już nie ma, ten natura został przebity. Tak, a tak. To są już trzy Heliony, no... Ewidentnie jest to dalej follow-up. Dalej follow-up, zobaczymy jak to wygląda. No powinien tutaj, nie wiem, już jakiś bunkier postawić, ewentualnie... Szachu, co musi zrobić, to postawić mnóstwo budynków naokoło tego walla, żeby no, po pierwszej fali Banelingu w dalszym ciągu by ten wall istniał. No, niestety... Udało się, Jest, bohaterka no. SCV. A ten drugi magazyn? O, wszystko uratowane. Jejku, co tu się stało? Co to jest? Mamy trzecią bazę już gotową. W sumie mógłby te bazy dookoła postawić tak naprawdę. No jeszcze te wojska idą tutaj, więc no... No ale tu już jest mało zerglingów. Te Helion już, szczególnie na Blue Flame'ie. Tak, na Blue Flame'ie. W tym momencie powinien gdzieś follow-up. Jakaś ekspansja. Tak naprawdę tu już teraz to powinien szachu atakować, bo tak naprawdę nie ma jednostek już zerg. Same... Idzie. Królowe teraz byłoby zerg... fajnie, jakby postawił armorkę. I zamiast Helionami to wziął po prostu herbaty. Ale myślę, że to, no, mamy grilla, piękny grill, no. Jest, 6. 9. Dobrze, jedziemy dalej. No, leci. Leci. No tutaj niestety ten... To nie, targeting to co... nie tak, wyszedł. Tak. 16. No, dajemy więcej.
22. 22. No, zdecydowanie jest... kompak. O, 23, poczekaj, jeszcze nie koniec. 24. No dobra, no zdecydowanie kompak. No myślę, że w tym momencie, biorąc pod uwagę, że teren jest w cekach, to Zerk ma trochę takie GG. No tak. Dokładnie, szczególnie, że tu już no, niezła produkcja Helionów wchodzi, czołgi 2. Tak, zdecydowanie gra niekonwencjonalna. No, to... No, to było ciężko. O, jest wall postawiany, super. Lecimy od nowa, dodatkowe 5 supply. Nie, tylko, tym razem tylko 3, tym razem oszczędniej. Oszczędnie lecimy. Tak, teraz tylko 3. No, jeszcze parę lingów. No, tylko teraz najlepiej by było, gdyby jakoś tak sfollow-upował ten push, który zrobił wcześniej, ponieważ jeśli zostawi Zerga zbyt długo, No to nadal powróci do gry, nie? No ale no jadą, jadą Heliony już. Już jadą Heliony, tak, jadą Heliony. Armia Zerga jest po drugiej stronie mapy. Tak, linia Marzinota jest odbudowana. Znaczy, nie wiem, czy to można powiedzieć nazwą armią Zerga, ale to jest całe 8 linii. No ale... No, w sumie to jest jego armia, no co, co poradzić. No tak, okay. To prawda. Powinien teraz uciekać tym Helionami, przejechać do kolejnej bazy. Póki jeszcze, no bo tutaj mamy ostre donowanie, nie ma roachy w drodze. Też jak widzę, też nie ma zapładniania haczerek. No makro tutaj. No queeny są do obrony teraz, tak, wymuszone. Tak. Wszystkie queeny zostały pociągnięte do odpowiedzialności wojskowej. No dobra, mamy wyjazd szacha. O, idzie. To tanki. Ale to będzie chyba tylko do obrony Ferda, a tam i tak kamień przynajmniej tylko będzie bronił trzeciej bazy, natomiast resztą armii rzeczywiście... Czyli Heliony wjadą na rozeznanie. Wjadą na rozeznanie do Naturala, w którym są tylko trzy queeny. Na dobrą sprawę na upartego, jakby chciał, to mógłby zabić te trzy queeny. No mógłby, no mógłby też postawić w końcu ten armory. A, armory ma, gdzieś stawiał, jest w mainie, jest w mainie. To, no to co, helbaty i jazda. Tak, ale chyba jeszcze się lęka, próbuje, tak. Tutaj widzę, że się trochę lęka jeszcze. No. Chcę docenić wroga, który w sumie mógłby teraz przegrać i to tak. Dość solidną miazgę. No a w tym momencie już 53 workery Zerga. No. Ten czołg, prawie samobójstwo. No. Tak, oszukał przeznaczenie w tym momencie. Ale patrz, nadal nie mamy armii ze strony Zerga, wystarczy jedno nie spojrzenie. Nie ma armii, ale jest Nydus. O, swarm hosty. Tak. No dobra, ale... Oj, szachu. Kończ to. Nie, myślę, że ten push... No, tu jest pełno Helionów. No jakby to wszystko zamienił w helbaty, to... Mamy 17 Helionów. Wejść tam. No. W międzyczasie kolejne jakieś dronowanko ze strony Zerga. No to dawaj, to... szachu. No, nie baw się, tylko weź go i zabij. No, widzisz smart hosty. Patrz co to... Jedna salwa zabija te roachy. No dobra, teraz... No jest herbaty. No, ale teraz wychodzą lokusty. Ale te lokusty szybko idą na koniec. No tak, ale... Patrz, mamy... Nie, dlaczego? Też nie wiem czemu. Szachu, dlaczego mi to robisz? Nie idź tą drogą. Dobra, no, mamy czołgi. Idą czołgi, tak. Przegrupowanie, tak. No w końcu może się coś zmieni. O, Nydusa mamy. Ale został wyskautowany. Tak. No dobra, te czołgi tutaj musi się bronić Zerg. No tutaj nie może wysyłać swoich swarmhostów. No mamy cyklony, to te swarmhosty, no to co? Wyjdą i wejdą, tak? Nawet no, nie wyjdą. Tak naprawdę, tak. No, zginą od razu. Swarmhosty już są wycofane, są w mainie. Rzucą wszystko na te czołgi, no to może... No te helbaty są zdecydowanie poza pozycją. O Jezu, teraz te wszystkie helbaty w sumie to by zginęły. Nie siedzą. No, te czołgi też. Ojejku, tutaj zostało popełnione jakieś seppuku. Tak, dokładnie. No idzie troll za trollem tak naprawdę. Bo z Bobby mógłby to wygrać tym Link Bane. Gdyby fokusował drugi magazyn. Z Bobby mógłby to wygrać Link Bane'em, Szach mógłby to wygrać samymi Helionami. No tak gra idzie z rąk do rąk. Dokładnie, no i teraz, no co, już mamy ekonomię wyrównaną tak naprawdę. Tak. Więc... W momencie, no,
Problem jest taki, że te cyklony nie mają upgrade'u, więc trochę zajmuje im zabicie tych roachy. Szczególnie, że... O Jezu, jeszcze ich straci chyba. No, jeszcze dwa te cyklony maszerują gdzieś na drugą stronę mapy. No, zobaczmy, jak to wyjdzie. Ale co, dwa starporty. Mam nadzieję, że do Banshee albo Liberatorów, a nie, że będzie wobec jaki robić. No jeśli chodzi o dochód, no to przewagę to naprawdę miał szachu i to wielką przez długi czas. Olbrzymią. W dalszym ciągu ma większą, mimo wszystko tak. Zerg tak. Potrzebuje przewagi workerów, żeby nadrobić przewagę mu. Natomiast no, wszystko sprowadzi się do trade'ów w tym momencie. Dokładnie. No tutaj, no jakiś skan na środek mapy zobaczył wszystkie roacze. Okay. To na pewno nie było haka żadnego. No właśnie. Właśnie, ja już byłem podejrzliwy. Okej, lokusty niestety wylądowały na no, złej pozycji. O tak. No teraz cyklony jeszcze uciekną z resztką armii. Tak. Natomiast baza została nalowana. Niemniej tak jest już czwarta. Stojąca po drugiej stronie. No kolejny Nidus. No tutaj... Tych lokustów, tych sruchozów jest teraz... Tak, teraz więcej zobaczymy. Na probki się rzucą, znaczy SCV się rzucą. Tak. No, uciekaj. No trochę, ten nie padnie. Nie padnie. Prawą, ale przy następnej fali, no może to już być problematyczne. Szczególnie, że coraz więcej tych sruchozów robisz. W tym momencie mamy ich 19 aż. Jest to więcej sruchozów niż, tak, więcej sruchozów niż roachy było. No to widzę, poszły Elazer Overlordy. Robimy od razu do 200. 11 Overlordów na raz. No dobra, nie? Czemu nie? Dobra, mamy pół ze strony szacha. No tak, szachu. Zobaczymy. Na szczęście ma tu przewagę. Tak? Ma tu zdecydowanie przewagę. Zobaczymy, jak będzie wyglądać tu mikro z tej strony. Generalnie te cyklony są w stanie przemieścić się. No ale dużo lokustów. Dużo tak, lokustów. No musi się teraz cofnąć, poczekać aż umrą i dopiero wtedy wrócić do tej walki. No, ma też plus 2 do ataku, więc powinno szybko te cyklony czyścić, wszystko. No teraz cyklony nie dostają bonusu, bo przede wszystkim cyklonami chcesz jakby tym skillem atakować, tak? No, to na pewno. Czyli no nie korzysta no tak. Z tego bonusu. No tak, bo do niego nie ma damage z niego. Tak to by było zbyt imba. No dobra, ale Swarmhosty padną jakieś? Całe żadne. No tutaj trochę sandwich, ale tak trochę przy małej ilości tego wojska. No ale tak musi będzie latanie. Zobaczymy, musi wypuścić lokusty. Bo tak to się nie obroni. Tak. Część wypuszczona. No. Lepiej wypuścić, żeby wypuścił je tutaj. Przynajmniej lepiej dla Terrana, żeby wypuścił je tutaj niż pod jego bazą. No to na pewno. No teraz powinien. I tymi... beceki. Ej! Okej. Okay. Czemu nie? Dokładnie. No tymi cyklonami powinien kontrolować tą armię Zerga, żeby się nie przedostała nigdzie dalej. I robić swoje. Mamy Hydry, mamy też Hive'a. Okej. Okay. No i teraz wycofanie, super. No trochę te surwostu tam zginęły, jakieś pojedyncze, trochę roachy. I wywuszenie kolejnego spawnu lokustu, więc teraz uciekaj stąd. A w sumie to są 3 lokusty, ty. Nie, dobra, więcej. 7. Trochę więcej. No nie jednak są to darmowe jednostki, więc każdy damage, który od tego zdejmujesz, nie jest przyjemny. Natomiast no, na ten moment jest już 5. baza operacyjna dla Terrana. Generalnie nie ma supply'u, ale to podejrzewam dlatego, bo próbuje jakoś tam budować i robić tego switcha w te beceki. Natomiast no, wydaje mi się, o dobra, teraz stawił. Nie ma hotkeju na jednym ze starportów, więc robi je tylko z dwóch na raz. No tak. Mamy obronnego Nidusa. Jeden obronny, jeden ofensywny. Tak, jeden obronny, ofensywny. Jak go zauważył, to nie mam pojęcia. No też nie. No bo tutaj no. Radar nie wykrył tego na pewno. No na pewno nie. Chyba, że wcześniej widział Overlorda i może, nie wiem, pomyślał, że tam będzie coś. Ale to dziwne, bo... No to było ciekawe. No. Ciekawe, tak. No nic, mamy 200 na 200 praktycznie w supply'u. Swarmhosty wróciły. Kolejne beceki w drodze. W sumie hydry nie są dobrą odpowiedzią na cyklony. Są, ale w większych ilościach. No właśnie. I na creepy najlepiej.
Bo generalnie na taką kompozycję, w momencie jak nie ma Batpuzerów, umówmy się, że jeszcze ich nie ma, powiedzmy, no nie brały udziału w żadnym walce, to kontrą na takie coś powinno być Hydra Viper. Bo wtedy co się dzieje, to że jesteś w stanie robisz tych Viperów z 9 i przyciągasz wszystkie poszczególne cyklony w tą parę Hydra. I one wtedy giną. Natomiast tego chwilowo nie mamy, nie ma Viperów, Hydry jest zdecydowanie za mało. I no, ilość BC-ku tutaj nam rośnie, więc w momencie jak no dojdzie już do walki... Tu mamy walkę kolejną. W momencie jak no dojdzie już... do walki, to zostanie roztopione wszystko. No dziwię się, że Szachów zawrócił tą armią, mógłby puszować to, co tam było. Teraz musi się oczywiście bronić, ale wszystkie lokusty na armii wylądowały, więc tutaj nie będzie żadnych problemów takich, trochę strat. Tak, teraz, dobra, wszystkie hydroliski weszły do Nedusa i w niego umarły. Dokładnie, no teraz widząc to Szachu, jak te lokusty wypadły, no to powinien atakować tą armię, szczególnie, że ją widzi na radarze. Tak, a teraz zeskanował jeszcze, żeby złożyć dokładną kompozycję. No generalnie sytuacja wygląda w ten sposób, że nawet jak wyjdzie do tego Nedusa... A nie, bo ma Nedusa obronnego, więc jest w stanie do niego... Ma. Natomiast Protoss, Zerg nie ma żadnej odpowiedzi na te BC-ki. Te BC-ki w tym momencie zabijają absolutnie wszystko. Dokładnie, no parę koruptorów się pojawiło. Ale umarły i nie ma... Spire został zestrzelony, tak więc... Dokładnie, no planetarka ustoi oczywiście, cyklony tutaj wszystko wyczyszczą. Tak. Hive padł. Udało się dwa Vipery stworzyć. Ale raczej już nie pomogą, za późno, za mało. Raczej nie, dokładnie. Raczej to będzie GG, no jeszcze ten atak lokustami, no ale to strata jednej bazy nie będzie bolała te rana tak naprawdę. No, na tym, szczególnie, że może ją po prostu podnieść. Dokładnie. To orbital. Więc cała technologia Zerga poszła. Już nie wróci raczej. I nie wróci w tak. No i co, zostaliśmy na lingach. Tak, no w tym momencie myślę, że to jest takie przedłużanie GG. Że caster teoretycznie nie powinien mówić takich rzeczy, ale nie oszukujmy się. No nie oszukujmy się, wiemy jak to wygląda. Tak. Okej, Viper jeden spadł. Lecą linki, lecą tu jakieś próby obrony. Ale Szachu wyteleportuje? Nie, nawet nie spróbuję. Nawet nie spróbuję. GG, wszystko. Uff. Z troła do troła, z Olina do... Znaczy... Tak. Z troła do troła, Olin do Olina, jakieś, nie wiem... Graszła z rąk do rąk. O, ale widzowie, widzę, że zafascynowani grą. Osax już krzyczy, że zgłosi wszystko do Blizzarda, jak Zerg wygra. Nie wygrał. Więc Toss musi dostać zasłużonego nerfa. Oczywiście, że tak. Skoro Terran wygrał, nie? Na Zerga. Tak. Czekam na tego patcha, no po prostu. Nie możesz się go doczekać, nie? Nie mogę, no nie będę grał w tą grę do momentu. Okej, dobra, zobaczmy z kolejnym gracz. Będzie to Asum Side Terran przeciwko Protossowi The Kyojin. The Kyojin, kolejny Protoss. Tym razem raczej nie zagra ci za żadnego. Nie powinien, nie wiem. Nie to fajnie. Okej, i tu mamy Turbo Thunderbird. Thunderbird. Gromowładny ptak. Tak, no, zobaczymy. Generalnie również mam tą mapę zbanowaną, ona dosyć dziwna dla mnie. Natomiast jest ona dość łatwa do obrony, jest ona dosyć dobra dla Protossa. Tylko na jedną rampę, która prowadzi zarówno do Ferda, jak i do Naturala. A biorąc pod uwagę, że chwilowo meta Protossa, meta TVP obejmuje przede wszystkim tu base'y, no to chcesz mieć jak najwięcej kotów podejścia do bazy przeciwnika. W tym momencie tego nie masz, dlatego ta baza raczej jest... ta mapa jest dosyć łatwa dla obrony. No, dokładnie. Nie mylisz się, Cerber mógł Szachu zabić tego Zerga 10 razy, tak samo Zerg mógł zabić za pierwszym razem Szacha. Tak, wszyscy mogli zabić wszystkich po kolei. Okej, co się dzieje, że cię wywaliło z gry? A, byłem na altabie, już. A, dobrze.
Dobrze, dobrze. Już pędzę, już pędzę. Nie zauważyłem inwa. Jak najbardziej, szaku, rozumiemy, tylko że przy twoich wjazdach helionami na początku, przecież na kontrataku, zerknij o żadnej jednostki przez długi czas. Bronił się na samych queenach. Dokładnie, na samych queenach. Wystarczyły herbaty i byłoby, no tak, herbaty i byłoby po sprawie. Okej, okay, widzę, że tutaj MMR-y mamy wyrównane. The Kyojin jest gotowy, no, Awesome Sight jest gotowy. 4-1, no. Okej. Okej, mamy potwierdzenie gotowości z obu stron. Tak więc ruszamy z gierką. W sumie sobie uzmysłowiłem, że po co ja mam was podgłośniać, skoro ja mogę się ściszyć. Będzie łatwiej. No dobrze, kolejne PVT. Zobaczymy, co tym razem nie wyciągnięte. Z wielkiej księgi protoskich mądrości. Powiedzmy. No, zobaczmy na co stać Terana, wiesz. No dobra, tak więc w lewym górnym rogu z drużyny Alpha X mamy protosa niebieskiego The Kyojin. W prawym dolnym rogu czerwony Terran z teamu Indyk. Assumed Sight. No i zobaczmy tą gierkę. Gasfer ze strony Terrana. Raczej niestandardowe. Raczej nie. Raczej się gra Lux Firsta z uwagi na możliwą presję ze strony Adeptów oraz Proxy Gate'ów. Co jest bezpieczniej. Mamy blokadę wejścia Reapera. Tutaj będzie raczej uciążliwy scout. Generalnie ta mapa jest bardzo upierdliwa zarówno do atakowania, jak i scoutowania ze strony Terrana. No ale ze strony Terrana obrona jest raczej prostsza, nie? Tej trzeciej bazy. Technicznie rzecz biorąc tak, ale też nie do końca. Wszystko zależy od openingu ze strony Protosa. Bo tak naprawdę jeśli zagrasz Blink Stalkery, to jesteś w stanie tak samo opóźniać ekspansję, jak i w każdym innym miejscu, z uwagi na to, że po prostu przeblinkujesz się przez te minerałki na dole. Tak, chyba że z praktyki gabinetu, z praktyki SC2 mojego, to Terran robi Reapery, jedzie, ty je niszczysz, wchodzisz do jego bazy, a tam trzecia baza, planetarka. O Jezu. No ja już takich sposób nie widzę raczej. Raczej. Zdaję. Nazwę 100 gier, nie, może nie 100, ale 1000. O. No ale co to widzieć, no to był ruski Terran, no. Oj, tak, ruski. Ale wiesz, ruski protosów mamy statkiem na GM-ie. A, no widzisz. Spotkanie ich nie jest zbyt przyjemne dla nikogo. Nie, na pewno nie. Jest genius, człowiek 100 APM-u. Czy to ma znaczenie? Nie, wygrywa ze wszystkimi. No, niemniej jednak Reaper leci na scouta, poszła faktorka. Brakuje drugiego gazu, więc nie jestem za bardzo pewien, co tutaj z tego wyniknie. Dokładnie, trochę brakuje. Reaktor. No jest fabryka, reaktor, tak? Teraz trochę dziwna kolejność ze strony Terrana. Generalnie powinna być faktorka, gaz, reaktor od razu i potem dopiero supply depot. Natomiast no tak. Wszystko jest to samo. Okej, Reaper zostanie zgładzony.
Tak, niestety upadł i się już niestety. Nie podniesie. Nie, wybuchł. Umarł. Zrobił kabum. Tak, jakiś dziwny speedworkerów ze strony Protossa. 4 tak. W jednym gazie i 2 w drugim. Dokładnie, no teraz wrócił do minerałów, ale nadal mamy 2 w jednym gazie. Tak. Natomiast tech Twilight, czyli najprawdopodobniej będą to Blinkstalkery. No, dobra. Chociaż trochę... tu jakiś dziwny Proxy Pylon jest. To mogą to być jeszcze jakieś deteki w sumie. No, też mogą być, ale to w sumie... No dobra. Tak patrzyłem na te dwie próby w gazie, to tak na deteki, to tak... No, założenie, a praktyka, tak? Dokładnie. Tutaj ten adept jest irytujący, a jeszcze no cóż, co zrobił? Wespan mamy na deteki. Teraz no. Zobaczymy, jaki będzie ostatecznie wybór techa, dodatkowy pylony. Ojej, to... No dobra, adept... I jednak... lecą deteki. Lecą deteki. Tak, lecą deteki. A ze strony Terrana... Krok Banshee. No to będzie bardzo dużo niewidzialnych jednostek, że tak mam wrażenie. Tak. I ani jeden, ani drugi nie będzie... Znaczy nie, tylko Terran póki co może zrobić detekcję. Protoss póki co nie ma takiej możliwości. Nie ma nawet robo. I szczerze, biorąc pod uwagę obecność tego pylona, jest bardzo możliwe, że nawet nie będzie próbował. Zaraz no zobaczymy. Mamy szarże. Szarże? Ciekawe. Jest jeden gate. No właśnie, ale tak. Zależy od ilości gate'ów, które dostawi i zależy teraz, czy będzie to robo, ponieważ jest... Ale Banshee on... zauważy, Banshee zauważy. Banshee zauważy wszystko, bohaterska tak. Banshee, widzi, znaczy widzi gate'a, nie? Tak, widzi gate'a, widzi pylona, jeszcze nie widzi dokładnie, co to będzie. Ale już są tarrety, już są tarrety. Tylko... No. Tak. Przeciwko detekom, przepraszam bardzo. Dokładnie, więc no tu już jest obroniony ze strony Terrana. Tak. Natomiast tak. Zaraz zobaczymy reakcję ze strony Protossa, bo w dalszym ciągu nie ma robo, ani żadnej innej formy detekcji. No nie ma, ani baterii. Tak, tak. Ta Banshee, no tutaj no powinna wlecieć, no już, nie dawaj mu czasu. A są tego, na to czekasz. No tutaj ten detek. Kolejne gate'y. A, on po prostu kupuje czas w ten sposób. No dobra, ale tak czy tak ma tu jednostki przygotowane do obrony, ale no... No bo Banshee ma czołg, nie? Więc tutaj nie powinno być problemu. Znaczy ale... oczywiście Techa może stracić, nie? Tak, no nie ma tu żadnej detekcji takiej. No ale, no dawaj, assume side. Już ty widzisz to wszystko. No trochę tak, o i teraz brakuje jeszcze żadnej kontroli nad tym Banshee, czyli... Tak, no nie ma tutaj... Będzie Adiv Nexusa. A jeszcze do tego supply block. No tutaj, no ten czołg też będzie, nie, teraz będzie stracony. Teraz atakuje, tak. I, ale widzi, dobra, widzi. Jest tekstycznie tarreta. No ale niestety, to już mamy shield bateria, ta Banshee atakowała jest. Tylko Nexusa. Tak, tylko 3 kile, mogło być zdecydowanie więcej, szczególnie jeśli popatrzysz na stratę SCV-ek, 9 SCV-ek do 3. No, szczególnie, że tu była obrona, tu nie powinno być żadnych strat SCV-ek. Tak, dokładnie. Mamy blink deteki nawet. No, jest to dosyć zła sytuacja, szczególnie w tym momencie skończy się krok na Banshee, no ginie. Nie ma co się oszukiwać. No nadal mamy, nie mamy supply depota, nadal mamy... Tak, to już ten supply block leci na przez jakieś 2 minuty, dopiero teraz są skończone. Jeszcze co dodatkowo da trochę supplya. Dziwi mnie, że nie zrobił Ravena. Miał na tych labie, a Raven jednak w tym matchupie jest zawsze przydatny. No, dokładnie, szczególnie, że widział deteki, nie? Tak. To już na pewno powinien. Ale są 2 Banshee. Minęły się z detekami, chyba nawet teoretycznie obie się zauważyły. No dobra, ale z drugiej strony też Toss zrobił szarże z tego, co widziałem, a robi stalkery. To znaczy w odpowiedzi stalkery... na te Banshee, nie? Tak. Do zaloty pierwsze 3 się już pojawiają, podejrzewam, że kończy. Czeka na zakończenie tych gate'ów. No już teraz rondo boostuje je. No dobra, mamy Banshee, tutaj są tylko no baterie, tak? Czyli są tak, 2 teraz... Banshee, więc nic nie dadzą. Tak, teraz może one-shotować spokojnie, więc to już będzie jakiś comeback pod wcześniejszym. Tutaj no, powinien być kupa. Recall. Mamy, nie? Mamy energię na recall, mamy. Mamy recalla. Mamy ale recalla, widzę, że tutaj base trade będzie. Tak, base no, trade będzie. Niestety te szarża się nie skończyła dobrze, ale no... Tutaj no, nie ma armii. Dosyć dobrze, tak. Tu nie ma armii, wszystko zostało zgniecione.
tego Blink Deteków, no niestety. Niestety, tutaj Asumsight przegra, to znaczy wygląda to jakby przegrywał. Gdzie są te branche? Branche wracają do branche obrony. Wracają. Tutaj, technicznie nie ma, rzecz biorąc nie ma detekcji, ale... O, jeden Tetek jest w środku. Albo Blink tak. Oczywiście. No tak. Oczywiście tak blinkował się, natomiast jednocześnie... to są tylko dwie banshee. Straty, które już zostały zrobione, nawet jeśli cała ta armia zostanie wyczyszczona. No to mam i tak progres. No tu jest za dużo. W sumie pamiętam grę, na którą. Chyba Asumsightowi to samo zrobiłem. Też detek. I też miał banshee i też przegrał, bo zrobiłem zero też z szarżą. No coś takiego było. Tak, no niestety mamy GG. Tak, GG. Wynik jest 2-2? Tak, 2-2. Więc teraz musimy wystawić kogoś na Ace'a. Dobrze, czekamy na kolejną gierkę. Znaczy, musimy najpierw wybrać zawodników. Gra będzie się toczyła na Karos Junction. Czuję, że z naszej strony będzie to... W sumie nie wiem. Dejnek? Może jako debiutant? Będzie chciał zabrać drugą mapę? Będzie chciał się odbić po jednak Cannon Rushu. Albo szachu może. No tutaj mamy dużo możliwości. Zobaczymy, co się stanie. No, półtorej godziny już trwa wszystko. FX Screams. W tym czasie leci jakiś in-house alfa. O, dobra. Art wygrał ze Starkillerem. Teraz Rodzen przeciwko Windikcie. Trzeba sprawdzać. No nic, czekamy w dalszym ciągu. Ciężkie debata, kto powinien grać. No, jest duży wybór. Zobaczmy, kto będzie chciał wynieść Crew. Już chciałem powiedzieć Indy Crew. Na wyżyny. Ale dzisiejsze rozgrywki miały swój urok. No były zdecydowanie specyficzne. Tak. Zdecydowanie specyficzne i interesujące. Dziwne buildy, dziwne otwarcia, niestandardowe. Tak. Dziwne zagrywki, dziwne reakcje. Generalnie były interesujące. Prawda. Zobaczymy, co będzie zaserwowane na ostatniej mapie. Zobaczymy, kto będzie grał w ogóle. Jeszcze nie ma żadnych decyzji. Zobaczmy. Z tego co widzę, to wy już wybraliście, znaczy wasza drużyna Alpha XEU. Tak, Acer submitted to site, tak widzę.
zobaczymy. Niestety nie mam włączonego. O, mam Discorda. Dobrze, już mam Discorda. Zobaczmy, co tam się dzieje. Ciężka przepychanka. No dobra, już widzę, że jakieś... Tak, już wystawiamy naszego gracza. Okej. Czyli będzie to Gym Lord na The Kyojina. A jednak, okej. Okay. Zobaczymy powtórne deteki. No, zobaczymy. Czyli czekaj. A nie, to będzie dalej PVT. Okej. Jim mi się skojarzył z Zergiem oczywiście i tak. Zobaczymy. Tak. Na szczęście nie. Na szczęście nie. Osak się cię pyta, Tokon, czy twój światopogląd uległ zmianie w efekcie obsowania takich gier. Takich. Podkreślam słowo nie. Takich. Takich. Nie, mój światopogląd jest zawsze taki sam. Kto mnie czytał choć raz na Discordzie? Pogląd. No tak. Niemniej jednak podczas kastowania może zachować chociaż odrobinę profesjonalizmu. O, nazwijmy to w ten sposób. Oho, szachu już tutaj nawiązuje do balansu. Zauważcie, że dwaj protosi wygrali, a obaj zergowie przegrali. No raczej nie jest to kwestia zergów w tym wypadku. Nie, po prostu. Wierzę, że moje... no. Protos Imba, nie? Oczywiście, że Protos Imba, no. Protos Imba, ale zerk tutaj też jest Imba, więc ja nie. Tylko biedny Terran jest jak zawsze, nie? No oczywiście, że tak. Ten Terran był. Jest słaby od 2012 roku. Ojej, ojciu. Jak to dobrze się ponaśmiewać z balansu. Tak. Zawsze spokojnie. Tak, Pucek, wiem, że Jim gra, już wiem. Spokojnie, nie musisz mi tego pisać. Sprawdziłem w Alfie. A The Kyojin to jest Polak, czy jakiś Chińczyk? Nie. Japoniec? Moment, próbuję sobie przypomnieć. Bo szczerze powiedziawszy, na pewno nie jest to Polak. I... Ej... Generalnie na Team Liquid ma flagę Maroka, ale nie jestem pewien, czy jest z Maroku. Maroko, czyli Japończyk z Maroko grający w Polsce. No nie wiem, czy gra w Polsce. Alpha X generalnie to jest Team ZNA, więc tam jest przewaga graczy właśnie z Północnej Ameryki. W Alfie? Tak. Alpha X to jest... I no, my przegrywamy na Amerykanów? No co ja mogę poradzić, no. Ja tu próbuję zawsze przeprowadzać propagandę. Niemniej jednak. Tak, no musicie to wygrać, no. Co dużo. Dobrze, że twój team nie rozumie polskiego, nie? No nie rozumiem. Więc możesz mówić, co chcesz. Ostatnio były na mnie skargi, że na Discordzie to nie jest NA. A, no tak. Ludzie się... W razie co, jakby cię wyrzucili, to my cię przyjmiemy z otwartymi rękoma. Pomyśli się. No. W końcu Polak musi dołączyć do polskiej organizacji. Pewnie. Czemu nie? Już się przybiłem przez takie ilość. Czekaj. Ilu ja byłem? Byłem we francuskiej, w brytyjskiej, holenderskiej. W polskiej też byłem. A, już myślałem. W polskiej byłem, to był Skillforge. Z Skillforge'a przyszedłem do Nude Blanche. Potem się przebijałem, potem byłem w ENV przez chwilę, no ale to taki mimy klan powiedzmy. Co tam nie? Tam potem byłem w Infed, to jest brytyjski. Potem w ECV, to holenderski. Potem byłem w tureckim Ulvenie. No i potem w Alpha X NA. Tak, z Wolfami też, nie, z
Wolfy chyba z WO wszystkim oddali, nie? Czy mi się wydawało? Wolfspack, bo to była sytuacja taka, że był Wolven. No. Był Wolven i ja z tego Wolvena od w momencie, o tym my się pokłócili. Mhm. I postanowiłem z tego odejść i oni w tym momencie, jak ja odszedłem, po jakimś miesiącu się przebranżowili, znaczy nie przebranżowili, tylko zmienili markę na Wolfspack, tam się podzielili i tam poszło jakieś... Coś tam nie dogadali, w sensie z Wolvenu zrobił się Wolfspack. Tak, a na Alfie się wycofali, nie? WO zrobili chyba wszystkie. Tak, tak, no oni wszystkich się wycofali, bo tam była cała... Tam grozili różnym ludziom, między innymi Tupazowi, który siedzi w lobby, bo on był ich menadżerem. No i koniec końców ludzie tam podchodzili, kilku powyrzucili, powrzucali i no tym, tak. Się, tym się sam rozwiązał. Ale jest game start. Dokładnie. O, jeszcze to, co mam tutaj wyczytał, że na Aligulacu też w Maroku jest zapisany, The Kyojin jest najlepszym graczem w swoim kraju. No jest to możliwe. Tak, bo Stefano to jest Tunezja. Stefano to jest Tunezja. Bo Stefano na WSG może grać qualifier afrykański. Bo no tak, tak. Ma tam obywatelstwo w tych krajów. Tak. Czy tam inna Algieria? Jedno i to samo. O, ważne, że może grać. Tak. Dobrze, przejdźmy już sobie do naszego meczu w prawym, nie, w sumie lewym górnym rogu, bo miałem już strony. The Kyojin, niebieski proto z ręce dla Alpha X. A w prawym dolnym rogu czerwony Terran, Dream Lord. Dokładnie tak. No i co, jak przewidujesz tutaj? No, zobaczymy. Dream Lord był chyba, tak, to był jedyny mecz, który był normalny. Tak, no, dokładnie. Więc zobaczymy ze strony Kyojina, czy znowu się pokusi na jakąś dziwną zagrywkę two-base'a, czy może jakiegoś freebase'a. Ja bym na chęci zobaczył tutaj Proxy Gate'a. Ale no, chyba raczej nie będzie, chociaż jeszcze. Nie, idzie Proxy Gate. Wydaje się jak Proxy Gate. No jest gaz, jest gaz. No jest to możliwe, jest to możliwe sobie, bo próbka jest bardzo wczesna, jak na scout. Właśnie nie, scout. Po gatewayu jest okay. Probka. Nie, to dobrze jest probka. Nie, dobra, będzie normalne. Musiałem popatrzeć na timingi, bo w sumie się... Zapomniałem. Ja zawsze po pylonie wysyłam na proxy gate'a. No ja tam timing pamiętam po tym, że na 1.20... No dobra, jest normalny, to jest standard. Tak jest, tak. Standardzie grany. Gaz, znowu dwie, tutaj trzecia dosłana. Tutaj był Rax First. Czyli jak najbardziej standardowe, no to wszystko po staremu. Czyli po prostu zwykła blokada rampy. Tak. No takie postawienie jest ok, ale jeśli idzie jakiś tank z strony tej trzeciej bazy, no to w tym momencie ten jest to dosyć narażone na ostrzał. No na szybki jednak... push jak najbardziej, nie? Tak. Niemniej jednak faktycznie, jeśli ma to służyć tylko i wyłącznie blokadzie rampy, zdanie, czemu nie? No ja też zawsze tutaj blokuję rampę, jakoś tak wygodnie mi. Pewnie, zawsze, im słabszy scout dla Terrana, tym lepiej. No poza tym gateway też jest trochę bliżej, nie? Zawsze. Mhm. No dobra, leci Reaper, zobaczymy co się stanie z tym Reaperem. A mamy fabrykę, czyli standardzik. No, Reaper wjeżdża. Na razie na pylonie się sfokusował. Adept. Okay. Dostał własną miną. Tak, prosty granat. Z tego trochę obił, gdzie ten teleport. Teleport są onlowane, no ale generalnie widzi. No, ucieknie. Reaper. Widzi wszystko, a zarazem nic. Tak więc jeszcze nie widzi TH. A teraz mamy robotę. To jest to raczej bardziej pasywne rozwiązanie. Generalnie będzie raczej. Powinien być. Albo mi coś przycina, albo tobie coś przycina w mowie. Zobaczmy. No moje połączenie jest normalne, więc... Okej, okay, ja klatek też nie gubię. Więc, no nie, może Discord coś się po prostu postanowił zbojkotować. A, ja myślałem, że tu mamy pełnego walla, a tu jest jednak przejście. A, że tu. Nie tak. No, musi być przejście jakieś. No. To sobie chyba nie może pozwolić na pełne na tym etapie. Czy ja wiem? Wiesz, no warplism, jakaś szybka presja, nie?
Tak, ale to za mało gate'ów na to. Znaczy, przynajmniej są 4 gate'y, a nic takiego nie ma. Zobaczymy zaraz. Okej, adept. No, 3 SCV-ki. Ile ma? Dużo. Poczekaj, ma 5 zabitych. Dwa maryny jeszcze. No właśnie. To takie dosyć dziwne otwarcie ze strony Jimmy. Okej, ale... Kolejny marine. Chyba... To, te choriony już dawno powinny być. Nie jestem za bardzo pewien, co tu się stało. Też nie mam pojęcia. Jest War Prism. Stalkery. No, zawsze mi się podoba, jak psuje te gry, że pasek produkcji Terrana jest cały czas pełny, a potem teraz na... Teraz coś jest? Teraz coś nie? Tak. No, ten adept zabił za wiele. Tak, zdecydowanie. Ale bunkier jest, więc follow-up raczej niewiele. No, te choriony są tutaj dosyć dziwne. Nie jestem pewny, bo tu mamy tylko jedną marina w bunkrze, a tu mamy startery. Okej, dobra. Nie to mówię, to już będzie GG. To już jest więcej, tak. To już leci na GG. To już wygląda bardziej na GG, to prawda. To no, bunkier dostanie snajpa. Ten liberator też nic nie zrobi. Tak, jestem dosyć niezasiedziwany. Tak naprawdę powinien się cofnąć do głównej bazy i tam się zasiedzować, nie? Na rampie. Tak, powinien wrócić maina. Natomiast w tym momencie Heliony one nic nie zrobią. No niestety. I to byłby... Będzie GG. Dosyć dziwny push. Pozwyczaj takie coś robi się z 4 gate'ów przynajmniej, a tutaj 3. No dobra, no czemu by nie, jeśli to działało. Dokładnie. No Steam jest anulowany. No takie coś już nie będzie w przyszłym patchu, ten Steam już był skończony. No te miny też nie zakopane. Tak, mi nie do pracy wyszły. No i podchodzą. No, mamy tutaj 2 Heliony i SCV, Micro War Prismem i GG. Tak, dokładnie. No, nawet bez mikro jest w stanie to wygrać na ten moment. Tak. Jakiś pokus na tym Libie by się przydał. Chociaż przy takiej stracie tego SCV-ek to może stracić. To już może robić cokolwiek, szczególnie, że mamy tutaj deteki grane. No, tym bardziej. Pierdzień nie zawodzi jednak. No i to wszystkie takie przedłużanie agonii już w tym. Dokładnie. Rozumiem, że Jim raczej nie chce wychodzić. Ostatni mecz, niemniej jednak no. No i widzisz, stalkery wygrywają wszystko. No to próbujesz pomóc sobie, czy jednak mają teorię? Zależy co anulują, wiesz? Czy wybiorą szarże, czy War Prisma? Bo nie wybiorą obu. Wiem, ja wolę szarże. Ja wolę, żeby nerfili. No właśnie, ja wolę, żeby Warprisman znerfili, jak już muszą coś znerfić. No ja wolę szarże. Już tak wytrzymam to. Te transportowanie proby, żeby zbudowała gate'a, żeby się szybciej wszystko przyzywało, nie? No właśnie o to chodzi, więc ja wolę tą szarżę. Ja wolę, żeby jednak sobie tę szarżę puszczę. Dokładnie. No mój build nie ucierpi. Mój build, czyli Broxyrax. No jest nasz gate. Niestety mamy tutaj wygrana Alpha X w Ace meczu, dość szybko zakończona gierka. Owszem. 7 minut gierki. Tak, no biorąc pod uwagę, że początek mieliśmy dosyć... Tak prawie 2 godziny nam zeszło na to, więc no tak się pokończyło ostatecznie. Dokładnie. No nic, dzisiaj indyki znowu nie są górą. Staczamy się coraz bardziej w dół. W sumie w Alfie będzie już nie mamy lepiej. Szans. W następnej Alfie będzie lepiej. Tak jest. O, trzeba patrzeć do przodu. Tak, optymistycznie w przód. No dobrze, tak więc dziękuję Tobie Tokon za Kokast, za Twoje doradztwo w sprawie taktych naszych Teran, bo w sumie to u nas tylko Teranie grali. No. A nie ma za co, ja również dziękuję. Tak jak będzie mecz na Alfę znów, to mogę przyjść. Jak najbardziej zapraszam. Ukryta opcja. Jak najbardziej zapraszam. Jeszcze raz dziękuję admin za dzisiejszego donata 25 zł. Dziękuję wszystkim widzom za oglądanie, followowanie. I cóż, do następnego razu. Nie? Widzimy się w następną sobotę, w następną środę w sumie na Clan Warze. Może coś będzie szybciej. Liga Pucka może wejdzie. Zobaczymy. No jest tak, więc żegnam się z wami i do następnego razu. Żegnam. No cześć.